dni otwartych winnic. Zaczęliśmy w 2013 roku. Organizujemy to spotkanie, dziesiąty sezon. Dzień dobry szanownemu Państwu. W dzisiejszym odcinku zapraszam szanownych Państwa na Małopolski Szlak Winny, który, jak już niektórzy z Was wiedzą, obchodzi w tym roku dziesięciolecie. I z tego względu ja postanowiłem wszystkie tegoroczne winnice na Małopolskim Szlaku odwiedzić. To znaczy te, które w tym roku były przez enoturystów odwiedzane na Małopolskim Szlaku Winnym. W ubiegłych latach bywało różnie, w tym roku chcę zaliczyć wszystkie winnice. Tak się zdarzyło, że od pewnego czasu jestem mocno zajawiony na musiaki, na wina musujące, produkowane metodą tradycyjną, metodą szampańską. Winnica Hodowa akurat jest jednym z pionierów produkcji win musujących w Polsce. Jednym z większych producentów takich win. Także pewnie Państwo tutaj jeszcze dużo usłyszycie o winach musujących. Na kanale jest kilka filmów na ten temat. Jest nawet film w dziale Wszystko o winie, o winnicy, która metodą szampańską produkuje wina, praktycznie wyłącznie wina musujące na Słowenii. Dosyć obszernie jest przedstawiony materiał i pokazany, w jaki sposób te wina są wytwarzane. Dzisiaj zobaczycie, w jaki sposób te wina są produkowane na naszej małopolskiej ziemi, na Nowosądecczyźnie. Oczywiście jest kilka innych winnic również, które specjalizują się albo starają się specjalizować w wytwarzaniu win musujących i są również takie winnice jak na przykład winnica Gosthorze, gdzie winiarz praktycznie wyłącznie wina musujące produkuje właśnie metodą szampańską. Myślę, że wielu z Was również mogłoby albo już próbowało tych win, dlatego że są one dosyć szeroko dostępne w większości sklepów specjalistycznych. Ale dzisiaj skoncentrujemy się na winnicy Hodorowa, gdzie właściciele postanowili, że ich niejako wizytówką będą te wina musujące produkowane metodą szampańską. Przedstawię osoby, które zajmują się tutaj produkcją wina, robieniem wszystkiego, co jest związane z wytworzeniem, z uprawą. Grażyna Dudek, Antek Dudek i ja, Zbyszek Krzyżak. W trójkę zajmujemy się tu od samego początku, od zbiorów, od uprawy, od posadzenia do wypuszczenia butelki gotowej do sprzedaży. No, nie robimy tego oczywiście sami. Na dzisiaj nasza winnica to jest 2 hektary owocujących owoców, krzewów. W tym roku dosadziliśmy jeszcze ponad pół hektara, 1800, więc za 2 lata, za 3 lata będą kolejne większe zbiory. I jeżeli chodzi o pracę na winnicy, mamy tu jeszcze zaprzyjaźnione 3 kobiety, 3 osoby tu z wioski Skodorowej, które przychodzą, pomagają nam w uprawie, robią te rzeczy takie najprostsze, które powiedzmy nie są skomplikowane, ale wymagają poświęcenia dużo czasu, żeby to zrobić, typu obcinanie, wsadzanie, czasami okrywanie czy tam pielenie. Póki co mają również sad jabłkowy, produkują co niespotykane wino jabłkowe musujące, również produkowane metodą szampańską. Jest to oczywiście wino wytrawne. W moje ręce trafiła akurat butelka z 2018 roku, czy wino, które było wytworzone w 2018 roku. To jest wino jabłkowe musujące, zrobione metodą szampańską, czyli tak jak robi się szampana, robimy wino bazowe jabłkowe, leżakuje nad osadem, to leżakowało 2 lata. To wino w ogóle jest z 18 roku, proszę zobaczyć jak się trzyma jabłko, dzisiaj mamy 22 rok, więc to ma 4 lata, 2 lata nad osadem, rok zanim się zrobiło to wino i tak dalej. Później remuaż, czyli strącenie osadu, to jest czyste wino klarowne, strącenie osadu, dodanie expedition likieru, czyli tak jak w szampanie, to wino ma niecałe 12 gramów cukru, bo tyle dodaje się w tym expedition likierze. Zakorkowanie jest gotowe do sprzedaży.
Co jest, no, że tak powiem, wyjątkowego w tym wszystkim? Takiego, że tak powiem, trunku napoju nikt w naszym kraju nie robi. Wino jest unikalną kompozycją starych, ponad 70-letnich odmian jabłek dojrzewających w sadzie winnicy Chodorowa, mieszczącej się na Pogórzu Rożnowskim na ziemi sądeckiej. Właściciele niestety nie wiedzą, jakich odmian jabłonie posiadają, dlatego że wcześniej jakiś instytut badawczy posiadał, był właścicielem tej ziemi. Natomiast wiadomo, że są już odmianami dosyć wiekowymi. Jak widać, nie ma żadnego osadu tutaj. Oprócz tego, ponieważ jabłonie można również wykorzystać w ten sposób, na winnicy produkowane są cydry. Cydr, jak napisano na etykiecie, jest naturalnie mętny i ta część osadu rzeczywiście spoczywała na dnie butelki. Chociaż jak ja zakupiłem tą butlę, to ona była, czy zawartość jej była krystalicznie klarowna. Wino bazowe delikatnie szaftalizujemy, ale tak jak można szaftalizować no, wina we Francji, w Szampanii, tak samo tutaj delikatnie szaftalizujemy po to, żeby mieć ten wyższy procent alkoholu. Ale to dosłownie chodzi o to, żeby uzyskać na przykład no, około 10%, nie? Czyli powiedzmy z tych 8, my uzyskujemy tutaj na niektórych cydrach 8,5% alkoholu. No więc te 1,5-2% szaftalizujemy. W tym roku pewnie zrobimy troszkę słabszy na około 11% alkoholu. Chcę spróbować, jak to będzie smakowało. Tu nie ma niczego, co nie jest potrzebne w tym winie. Czyli poza drożdżami, które dodajemy, żeby zrobić tą wtórną fermentację, i odrobinę cukru, żeby tak jak się robi wina musujące, czyli dodania tego tiraż likieru, żeby wzbudzić tą wtórną fermentację, to tu nie ma nic. Żadnej chemii, żadnych dodatków, niczego, co nie było potrzebne. 12 roku posadziliśmy te pierwsze krzewy, te, które tutaj widać. Było tego 6 tysięcy sztuk, 9 odmian, 2 czerwone Rondo Regenta i 7 białych, Johanniter, Hibernal, Sauval Blanc, Solaris i Jutrzenka. Mamy jeszcze troszkę muskata i trochę bianki, ale z tych dwóch odmian nie robimy wina spokojnego. Pozostałe wina to są wina spokojne, nazywają się tak jak szczepy, ponieważ certyfikujemy te wina. Natomiast z bianki, z muskata i Sejwala próbujemy zrobić wino bazowe do win musujących. W tym roku, w 2021, spróbowaliśmy te wina robić jeszcze trochę inaczej. Myślę, że to będą no, musiaki zupełnie inne niż do tej pory. Próbujemy jeszcze no, robić to kiwe, czyli to bazowe wino z Johanniterem, z Hibernalem. Jakie będą efekty, za 3 lata się pewnie dowiemy. No i teraz gwiazda programu, czyli wino musujące Brut. Znaczy, że jest wytrawne, w 100% wytrawne. Ono jest z 2019 roku, a przynajmniej taka butla trafiła w moje ręce. Ten rocznik po prostu jest już przez winiarza sprzedawany. Kolejne prawdopodobnie dojrzewają albo w butelkach, albo nad osadem i są przygotowywane do dalszych etapów produkcji. Ponieważ ta technologia niestety wymaga czasu, nie da się tego ani przyspieszyć. Wino musi odpowiednio dojrzeć nad osadem, musi zostać naturalnie nagazowane w trakcie refermentacji. Wino jest unikalną kompozycją szczepów dojrzewających w winnicy Chodorowa, mieszczącej się na Pogórzu Rożnowskim. Wtórna fermentacja przeprowadzona w butelce nasyciła je naturalnym dwutlenkiem węgla, a co najmniej 9-miesięczny okres dojrzewania nad osadem zharmonizował aromaty dojrzałych owoców. Musicie mi wybaczyć, że nie przedstawiam tutaj żadnych win spokojnych, które oczywiście na małopolskim szlaku winnym zostały nam podane do degustacji. Natomiast ja swoją uwagę koncentrowałem na urządzeniach, które są wykorzystywane do produkcji win musujących, głównie win musujących, no i na tych winach musujących, które miałem okazję skosztować. Jeżeli ktoś z Was chciałby skorzystać z tych urządzeń, które w winnicy Chodorowa winiarze posiadają, to jest taka możliwość, trzeba z właścicielami się skontaktować. Myślę, że jest możliwość na dogadanie się na jakąś partię win musujących, żeby wykonać z Waszego wina, z Waszych winogron.
wykonanego metodą tradycyjną przy użyciu sprzętu, który jest dostępny na winnicy Chodorowa. Ponieważ winiarze nie mieszkają na winnicy, jeżeli chcielibyście odwiedzić winnicę, myślę, że najprościej skontaktować się przez stronę facebookową albo zwyczajnie zadzwonić, umówić się na degustację, na oprowadzanie przez winiarza po winiarni i rozmowę na przykład o musiakach. Pozdrawiam szanownych Państwa, do zobaczenia następnym razem. Cześć. No i to jest w zasadzie cały zespół, który tutaj pracuje. To, co mówił Wojtek, niektórzy pracują na winnicy, czy mają winnicę gdzieś tam jeszcze, dodatkowo zajmują się jakimiś swoimi pracami, czy są zatrudnieni gdzieś. Myśmy, decydując się na założenie winnicy, no, stwierdziliśmy, że trzeba się zająć albo winnicą, albo inną pracą i zajęliśmy się konkretnie winnicą. Resztę wszystko poszło na bok, wobec tego cały rok, że tak poświęcamy się temu, co się tutaj dzieje. Jakie były początki, jaka była historia winnicy? Po iluś tam latach pracy za granicą w Niemczech, gdzie próbowaliśmy trochę win niemieckich, pojechaliśmy do Hiszpanii na 5 lat. W Hiszpanii zajmowaliśmy się zupełnie czym innym, wbrew temu, co czasami pytania
Słyszę, na ilu winnicach pracowaliśmy w Hiszpanii, nie byliśmy na żadnej. W ogóle nie jeździliśmy po winnicach, natomiast zaczęliśmy pić wina hiszpańskie. I w którymś momencie gdzieś tam stwierdziliśmy, dobrze, wracamy, zwalniamy te pożycia, kończymy z jedną działalnością, przestawiamy się na co innego, szukamy terenu. No i zakładamy winnicę w Polsce. Terenu szukaliśmy tu 2 lata. Przeglądaliśmy może z 50 działek, wreszcie trafiliśmy tutaj do Chodorowej, stwierdziliśmy, że według tego, co już wiedzieliśmy, bo już tam gdzieś czytaliśmy, chodziliśmy na kursy, szkolenia, rozmawialiśmy z wieloma winiarzami, stwierdziliśmy, że ten teren jest dla nas idealny i tu kotwiczymy, kupujemy ten teren, kupiliśmy to, wyznaczyliśmy 3, 3,5 hektara powiedzmy na winnicę. A resztę to jest, powiedzmy, teren pozostały, który został. Podczas czyszczenia tego terenu okazało się, że jest tam między tymi sąsiedkami sporo drzew, jabłoni. Okazało się, że ten teren kiedyś należał do zakładu brzeznej. To był Instytut Sadownictwa, więc tu wszystko było obsadzone jabłoniami. Z tym, że akurat tu, gdzie mamy winnicę, zostały te drzewa, że tak powiem, wyrwane z korzeniami i nie było już nic, ale tam głębiej te drzewa zostały. Po roku czyszczenia okazało się, że mamy 1,5 hektara starego 70-letniego sadu. Po 3 latach przycinania te drzewa zaczęły rodzić owoce. No stąd mamy sporo jabłek do przerobienia i żeby się to nie marnowało i żebyśmy nie musieli oddawać tam za jakieś kilkanaście groszy do skupu, wpadliśmy na pomysł, że będziemy robić cyn. Po jakimś czasie, jak opanowaliśmy technologię win musujących, stwierdziliśmy, że coś jeszcze innego wymyślimy i no, zrobiliśmy do tej pory, wydaje mi się, że nikt tego w Polsce nie robi, wino jabłkowe musujące zrobione metodą szampańską. I tak jak się robi szampana no, we Francji, tak samo zrobiliśmy to wino. To, co już tu Wojtek wspomniał, rzeczywiście od samego początku zaczęliśmy bawić się, żeby zrobić własne wino musujące. Z tym, że założeniem naszym było takie, że jeżeli te wina musujące mamy robić, to robimy tak, jak się robi we Francji, w Szampanii, czyli czysto szampańska metoda. No, poświęciliśmy sporo czasu, całą zimę tłumaczyłem gdzieś tam książki różnego rodzaju z francuskiego. No i w zasadzie po 3 latach doszliśmy do takiego poziomu, że te szampanie, myślę, że wychodzą nam bardzo dobrze, jeżeli chodzi o stronę techniczną. Ja jestem osobiście z tego zadowolony. Później jeszcze trochę więcej opowiem na ten temat. Kwestią jest, co jest w środku. Wiadomo, że no, szampany we Francji to są, to jest napój, który jest zrobiony w zasadzie tylko z 3 odmian, tak? Pinot Noir, Mounier i Chardonnay. My tych odmian nie mamy. Tam apelacja nie pozwala na robienie szampanu z czego innego. No u nas całe szczęście tej apelacji nie ma. Wiem, że się zmienia. No u nas apelacji nie ma. My akurat tych szczepów nie mamy. Więc próbujemy, żeby to zrobić, to wino bazowe na bazie tych odmian, które mamy nasadzone. Są to głównie Sauvignon Blanc, Bianca, Muscat, Johanniter, mamy jeszcze Hibernala i w zasadzie co roku próbujemy to wino bazowe zrobić inaczej. Mam nadzieję, że za kilka lat trafimy no, na taką kompozycję smakowo, że będzie to takie kiwe charakterystyczne dla nas i ktoś jak otworzy butelkę, to powie, o to jest Chodorowa. To byłoby elegancko. Dobrze, tyle na początek. Kilka rzeczy takich